Cześć, z tej strony Łukasz. Kasia. Z podróżowania. Przez V. Przez V. Słuchajcie, dzisiaj kolejna część poradnika jak van life w wielkim mieście. Skupimy się w tym odcinku na tym, jak tanio podróżować. Powiemy wam, jakie stosujemy my triki, żeby nie wydać dużo pieniędzy zwiedzając duże miasto, zwiedzając stolice danego kraju. Także zostańcie z nami. Nasze rady, nasze spostrzeżenia nie są niczym odkrywczym, więc jeśli jeśli podróżujecie już od jakiegoś czasu, to prawdopodobnie znacie te triki, te Ale tipy. Oglądajcie dalej. Ale zostańcie z nami, może dowiecie się czegoś ciekawego, albo chociażby po to, żeby potem zostawić komentarz, jakie są wasze sposoby na tanie zwiedzanie. Od czego zaczniemy, Łukaszu? Zaczniemy od transportu, bo już wiemy, gdzie zostawić samochód. Po poprzednim odcinku powiedzieliśmy wam, jak znaleźć parking w centrum miasta, bezpieczny, tam gdzie można spać, sprawdzony. I teraz, żeby dostać się z parkingu do miasta, jest kilka opcji. Możemy skorzystać z komunikacji miejskiej i zapłacić za to, albo możecie zrobić tak, jak my robimy, czyli... wykorzystać rowery albo deskorolki. Dokładnie. Albo iść na nogach, ewentualnie. My mamy takie dwa składane rowerki, które zawsze jeżdżą z nami. Przez wszystkie kraje mieliśmy je ze sobą. Używaliśmy je, one są rozkładane, nie zajmują dużo miejsca, kosztowały 100 zł każdy. Nie są jakieś mega designerskie ani szpanerskie, ale spełniają swoją funkcję, dostarczają nas z parkingu do miasta. I jeszcze po mieście możemy jeździć, jako też, że one mają małe kółeczka, to nawet po chodnikach można jeździć i nikt nikomu nie zwraca uwagi. Deskorolka też jest spoko, szczególnie odkąd mam tą małą, czyli pennyboard. Jest fajna, bo mogę ją sobie zabrać do plecaka i jeśli gdzieś idę, to zawsze się właśnie na niej przejechać. Jeśli wy nie macie jakby możliwości wozić z takiego sprzętu ze sobą, zawsze w mieście można wypożyczyć też rower, albo ostatnio widzimy wszędzie hulajnogi, co też wygląda super. Tak, za niedługo będziemy je testować. Tak. Także alternatywy do komunikacji miejskiej polecamy. Można też wypożyczyć rower miejski w mieście, ale... Kasia, no to powiedziała. Tak? Nie powiedziałam tego? O to mi chodziło właśnie. No dobra, nie chodziło no to mi okay, o to, że można wypożyczyć rower. Się na sobie. Dobra, więc druga rzecz jest taka, jak już wiemy, jak dostaniemy się do miasta, to prawdopodobnie będziemy też głodni, jak będziemy zwiedzać to miasto. I teraz tak, albo wydajemy pieniądze na mieście i kupujemy sobie lokalne jedzenie, co też raz na jakiś czas polecam zrobić, żeby jeść lokalnie i sprawdzić, co ludzie mają dobrego zaoferowania. Ale my zazwyczaj już nauczeni jakby doświadczeniem zabieramy coś ze sobą. I jest to. Od niedawna używamy, to jest taki knäckelbrot, to są takie pieczywo waza, wiecie, takie suche kromki. Sucharki takie. Sucharki. I do tego albo ewentualnie takie ryżowe wafle. Albo nawet chleb można wziąć. Albo chleb, nie? Wiadomo. Albo bułki. I ale lubimy chrupkie pieczywo, więc jest super. I do tego pasta. Sprawdziła się nam, i to jest pasta z Aldiego. Tak. Bazaldiego, ale w Lidlu też są. To są pasty warzywne, one są tak doskonałe i fantastyczne. One są wegańskie, one są wegetariańskie, są zdrowe. I co jest najważniejsze, one są przepyszne. Odkryliśmy je niedawno i strasznie się jaramy, kochamy, bo mają je, bardzo uwielbiamy. Dużo różnych smaków. I no smakuje, no jest takie smarowidełko jak pasztet, tylko że jest warzywne, pyszne. No i super pasuje właśnie z chrupkim pieczywem, także zawsze mamy taki lunchik ze sobą. Tak. Oprócz tego wozimy napoje też, mamy takie coś. To jest na ciepłe i na zimne, no i zawsze tu coś, jakąś wodę albo co tam, cokolwiek nam się zachce, to tam mamy. Zdarzało mi się też chodzić po mieście z yerbą, nie? Bo no, po prostu... Plus 10 do lansu. Dokładnie, plus 10 do lansu, plus nie trzeba wydawać na kawę. Odnośnie wody do picia, to co Kasia powiedziała, można sobie kupić taki metalowy bidon albo jakiś plastikowy, albo wielokrotnego użytku i można uzupełniać wodę albo z 5-litrowego przelewać sobie, wyjść w domu albo po prostu z kraniku, gdzie jest woda pitna, a w całej Europie są takie kraniki porozsiewane, gdzie można je znaleźć, jest też ta informacja na mapie z poprzedniego, w linku do poprzednich odcinków. Albo możemy tutaj też dać taką mapę, gdzie są kraniki z wodą pitną i można się napić. No, jedzenie tak. Mamy, transport mamy. Tak, co robić? Wiadomo, duże miasta zawsze mają jakąś ofertę kulturalną, muzea, galerie sztuki i tak dalej. Bardzo często zdarza się, że większość z nich ma w miesiącu albo w tygodniu nawet czasami wybrane godziny czy dni wejścia za darmo. Dlatego warto sobie to sprawdzić. Na wielu
Będąc w Madrycie, ja znalazłam informację na jednym z blogów podróżniczych o jednym z muzeów, które chciałam odwiedzić. No i tam się wybrałam. I teraz bardzo ważna uwaga. Z mojej strony zawsze bardzo dokładnie sprawdzajcie godziny i dni. Zawsze. A zaraz dowiecie się dlaczego. Jestem właśnie w Madrycie. Jestem w miejscu nazywanym Trójkątem Muzeów. Nazywa się tak dlatego, że znajdują się tutaj trzy muzea. Jeden z najbardziej znanych zarówno w Madrycie, jak i w Hiszpanii. Jedno z nich to Muzeum Reina Sofia, Muzeum Sztuki Współczesnej, gdzie można znaleźć m.in. Pabla Picassa albo obrazy Daliego. I znalazłam informację na jednym z blogów podróżniczych, że od godziny 7 do 9 wejście jest za darmo. Weszłam także na stronę muzeum, znalazłam rzeczywiście takie godziny, że one są free of charge, także pomyślałam, super, jadę, Łukasz powiedział pas, on będzie sobie spał w tym czasie w busie. Tak też się stało. No i na miejsce przyjechałam koło godziny 8, szukam wejścia, znalazłam jedno, drugie, trzecie, ale wszystkie były zamknięte. No i zaczęłam się martwić, że coś tu rzeczywiście jest nie tak, że moje przeczucie, które miałam, że tak wcześnie by otwierali muzeum, jest prawdziwe. No i tam obok była biblioteka, zapytałam pani w bibliotece, no i ona rzeczywiście mówiła, tak jakby potwierdzała godziny, ale mówiła, że wejść nie mogę. No i weszłam na stronę internetową, żeby jej pokazać, że 7 do 9, że w tych godzinach powinna móc wejść. No i ona mówi, że rzeczywiście 7 i 9, ale zobaczcie. Tu na końcu jest literka PM, która oznacza, że chodzi o 7 i 9 wieczorem. Także, no cóż, jest rano, jestem tutaj, ale no trudno. Człowiekiem. Ja w piątek o 20 godzinie to ja wolałbym być w jakimś barze niż w muzeum. Dlatego mi się tak średnio to podoba. A powiedziałeś, że jesteś co? Prosty? Rolnik, ty człowiek ze wsi. No to co ja? Pani z miasta? Tak, tak, pani z miasta. O, do muzeum w piątek wieczorem. Idę. Udało się. Widzieliśmy Daliego, widzieliśmy Picassa, widzieliśmy Guernicę. Także uciekamy. Najważniejsze rzeczy widzieliśmy. Jesteśmy zadowoleni. Niestety nie wszystko można było kręcić, także tylko kilka migawek z tego pięknego miejsca. W zasadzie to wszystko można było poza Picassem. Tylko Picasso był pod obstawą, pod ochroną buty. Ale wydaje mi się, że dlatego, że dużo ludzi nie umie wyłączać lampy błyskowej i dlatego po prostu... A może boją się, że ktoś przemaluje, przekopuje. Wątpię. Więc jak wiedzieliście, da się zwiedzać za darmo, tylko trzeba się do tego przygotować wcześniej, sprawdzić wszystko dwa razy. My korzystaliśmy ostatnio z takiej formy właśnie w Madrycie, a wcześniej jak byliśmy w Finlandii, bodajże w Muzeum w Tempere. Tempere. I weszliśmy Muminków. Właśnie do Muzeum Muminków. Także, także właśnie też za darmo. Dużo. Także warto. Kasia warto. Mówi, dużo jest miejsc. Po prostu jeżeli macie jakieś muzeum, które chcecie odwiedzić, trzeba wejść na jego stronę i poczytać, poszukać tej promocji, bo często gęsto ta informacja o jednym dniu w miesiącu albo tygodniu bezpłatnym jest. W wielu krajach też dla studentów, dla młodych ludzi, na karty, więc te muzea są dość często gęsto otwarte. Są dostępne i nie trzeba płacić dużo. Jak już pozwiedzamy muzeum, to można sobie też wybrać się na zwiedzanie miasta i my odkryliśmy już jakiś czas temu free walking tour, czyli to są darmowe oprowadzanie przez przewodnika i to są zawsze przewodnicy miejscowi, lokalni, którzy się na przykład urodzili albo wychowali w danym mieście i oni to robią za darmo. Tak nie do końca za darmo, bo im nie płaci ta firma, która to organizuje, ta strona internetowa, tylko oni zarabiają z napiwków, więc jeżeli oprowadzają, załóżmy grupę, której my jesteśmy,
przez godzinę, dwa, to później na sam koniec przy pożegnaniu zawsze ktoś im tam daje pieniążki. No, wszyscy im dają te pieniążki, bo zasługują ci ludzie, pracują ciężko, opowiadają, poświęcają swój czas, przygotowują się i no są, więc my zawsze im też dajemy napiwek. Ale nie jest to obowiązkowe. Ale nie jest to obowiązkowe. Jeśli na przykład poczujecie, że nie podobało się wam, to nie trzeba płacić. Tak. Natomiast nam się praktycznie zawsze podoba. To są pasjonaci zazwyczaj i oni naprawdę znają takie fajne historie do powiedzenia, fajne miejsca pokazują. Często też, jak już chcecie coś zjeść na mieście, to oni fajnie doradzą, co można wybrać, gdzie i żeby spróbować lokalnego jedzenia, a nie w sieciówce. Minus jedyny taki, że to są zazwyczaj oprowadzania po angielsku, także po polsku jeszcze się nie spotkaliśmy. Żeby znaleźć Free Walking Tour godzinę albo miejsce spotkania, wystarczy pisać Free Walking Tour w internet i daną miejscowość, no i tam zawsze wyskoczą informacje, wszystko będzie napisane. Tak jak mówię, to będzie wszystko po angielsku. Ja byłem samotnie ostatnio w Madrycie, ponieważ Kasia za nie mogła, nie dała rady iść, bo ją nogi bolały. A ja poszedłem sam na Free Walking Tour, który był króciutki, fajny, sympatyczny, bardzo kolorowy był nasz pan przewodnik, więc czasem możecie zobaczyć, jak to wygląda od kuchni. Jest ciekawy, jest sympatyczny, bardzo wesoły, bardzo kolorowy przewodnik. Ma fioletowe włosy i fioletowe paznokcie, ale bardzo ciekawie opowiada, bardzo sympatyczny człowiek. Już tam szybko powiem. Hiszpania w XVI wieku była największym imperium na świecie. Podbili Amerykę, podbili Amerykę Północną, Południową, podbili Filipiny. Filipiny zostały nazwane od imienia księcia Filipa, który tutaj zarządzał Hiszpanią, więc wow, strasznie dużo się tu dzieje. Działo. Budynek za mną to jest Pałac Królewski. Właśnie jesteśmy na placu, który się nazywa Plaza del Villa i nasz przewodnik powiedział, że to jest najpiękniejszy plac w Hiszpanii albo w Madrycie. No nie wydaje mi się, że to byłoby ładne. Zobaczcie sami. Budynek, nawet flag nie ma na tych masztach. Moi drodzy, to co widzicie za mną, to jest najstarsza na świecie restauracja. Powstała w 1720 roku i od tego czasu nie została zamknięta na dłużej niż na miesiąc. Oczywiście, no, tam jakieś tam tygodniowe przerwy mieli. No, tyle. Widzicie, menu kosztują ceny, dość drogo, ale podejrzewam, że warto. Bardzo często bywał tutaj Ernest Hemingway, który lubił sobie tutaj przyjść, dobrze zjeść i dobrze się napić. Był stałym gościem. Dość dużo znakomitości świata, polityki, show biznesu tutaj bywało i nadal bywa, ponieważ no jest to najstarsza restauracja na świecie. Tyle w tym temacie. Idziemy dalej. A tutaj jest jeszcze ponad 100-letni barber, który obcina brody. Tak więc to są nasze patenty, które zawsze wykorzystujemy i zazwyczaj po tym, jak już jesteśmy po Free Walk Tourze albo po jakimś muzeum, po prostu kręcimy się po mieście i mamy kilka takich sprawdzonych miejsc, które zawsze warto sprawdzić, które można posiedzieć, odpocząć albo po prostu zobaczyć, jak wygląda miasto. Oczywiście pierwszym takim miejscem jest rynek albo plac główny. Tam zawsze się kierujemy, żeby zobaczyć na budownictwo, na ratusze i tak dalej. Stamtąd gdzieś zawsze jest jakaś główna ulica, którym warto się przejść. Oprócz tego chodzimy czasami na dworce, ale to trzeba sobie sprawdzić wcześniej, ale czasami dworce główne są bardzo ładne, bardzo takie eleganckie, także można tam zaglądnąć. Ja ostatnio właśnie w Madrycie zwiedzałam bardzo ciekawe miejsce, dworzec, który miał w środku palmiarnię. Także teraz to? Tak, jasne, zobaczymy właśnie, to jak zobaczmy. To wyglądało, bo warto. Kolejnym
takim miejscem, które zawsze lubimy odwiedzić, jest park miejski. Zawsze duże miasto ma jakiś jeden duży park miejski, główny jakby. No i to ten park jest właśnie bardziej taki reprezentacyjny, kolorowy, zielony, gdzie można odpocząć. Często jest tam trochę sztuki. Także w Madrycie właśnie, po tym jak odwiedziłam dworzec, skierowałam się do parku Retiro. No i zobaczcie, jak tam było pięknie, kolorowo i cudownie i dlaczego warto też do parku się skierować. Park Różany zostawiam za sobą. Czas na zwiedzanie i objechanie reszty parku. Jeszcze ciekawe miejsce, które ja uwielbiam, jestem największym fanem, to są markety, czyli takie targi. Najczęściej to są targi z jedzeniem i w każdym dużym mieście jest taki targ. One są najczęściej takie lokalne, małe, straganiki, gdzie ludzie sprzedają takie dobre, miejscowe produkty, sery, wędliny, owoce, warzywa, alkohole, ryby. No jedzenie przede wszystkim. Jest pięknie i cudownie, warto na takie coś iść. Ja miałem to wielkie szczęście, że podczas oprowadzania przez Madryt pan przewodnik powiedział, że jest taki market San Miguel i to jest super miejsce, jeżeli ktoś chce spróbować tapas albo coś zobaczyć fajnego do jedzenia, to tam poleca. No ja wtedy, jak wiecie, odłączyłem się od tej grupy i poszedłem do tego marketu, no i zobaczcie, jak to wszystko wygląda, bo to jest cudowne i fantastyczne i w każdym dużym mieście są markety spożywcze. Widzicie za mną, to jest Market San Miguel. Pan przewodnik, z którym dzisiaj rano przechodziłem sobie po ulicach Madrytu, powiedział, że jest tutaj taki bardzo znany, słynny market, w którym sprzedają tapas i tak dalej. No i wtedy się odłączyłem od tej grupy. Postanowiłem już dać siana sobie z tymi budynkami historycznymi. I przyszedłem tutaj. Jezus, jak tu jest cudownie. Jak tu jest cudowne, fantastyczne jedzenie. Jak tutaj ten klimat, jest mnóstwo ludzi, piją sangrię, wino, piwo, i siedzą, rozmawiają, nie, stoją, nikt nie siedział. Jestem w szoku, jestem totalnie w szoku, widziałem tak dużo jedzenia dobrego, że wchodzę tam jeszcze raz i idę coś kupić sobie teraz do jedzenia. Moi drodzy, mam, udało się, kupiłem pierwszego mojego tapaska tutaj na tym markecie, jest to burrata con salmon, czyli stracciatella, mozzarella, ale taka najświeższa z możliwych. Czyli tak zwana stracciatella. Z łososiem. Będę to jadł teraz. Nie wiem jeszcze jak, ale jakoś to zjem. Wow, wow, wow. Cudownie, fantastycznie. Jestem mega zaskoczony, mega zadowolony, że tutaj pojawiłem się na tym markecie. Warto było tu przyjść. I teraz wam od razu zdradzę taki sekret. To, że nie jest taki wielki sekret, ale moją wizją nieba, moją takim wizją tego, co się wydarzy po śmierci, jeżeli umrę, to pójdę po prostu do miejsca, gdzie będę mógł jeść najpyszniejsze, najcudowniejsze jedzenie, gdzie będą najlepsi szefowie kuchni, składniki będą zawsze ekologiczne, najlepsze, wiecie, wszystko będzie pyszne i cudowne, stoły będą suto zastawione i zawsze będę miał apetyt, nigdy nie będę przejedzony, nigdy nie będę chodził głodny.
To, co widzicie za mną, czyli ten Market San Miguel, to jest takie preludium. Tak chciałbym, żeby niebo wyglądało. Żeby było wszystko dostępne, co może być. Wszystko piękne, kolorowe i smaczne. Troszeczkę za dużo ludzi, nie? Ale wydaje mi się, że do nieba nie pójdzie aż tak dużo ludzi. Więc tak dużo alkoholu dla mnie będą sprzedawać. Chociaż kto wie, może będą. Nie, nic. W każdym bądź razie cudowne, fantastyczne miejsce. Wartało, jeszcze raz podkreślam to, wartało przyjechać do Madrytu, żeby zobaczyć Market San Miguel. Tak, wpisuję to w the best of the best. To tyle z dzisiejszych porad. Jeżeli was zainteresowało to, co powiedzieliśmy, zostawcie komentarz. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania i macie jakieś podpowiedzi, jak można jeszcze zwiedzać miasto, nie płacąc za to dokładnie, to napiszcie nam, podzielmy się, stworzymy taką wielką społeczność i podzielmy się tymi wszystkimi radami. Wiedzą. Tak, no i oczywiście pamiętajcie, nie zwiedzajcie jednak tak jak my, zawsze dobrze sprawdzajcie godziny otwarć muzeów. I jednak, jeśli zwiedzacie na nogach, to także dbajcie o te nogi, dawajcie im potem odpocząć, bo żeby nie przesadzić. Dokładnie. Żeby nie przesadzić, bo ja raz przesadziła. Dokładnie, Kaśka pospacerowała pierwszego dnia za dużo, a potem już wiecie, jak się stało. Już nie wstała. Super, dzięki, że jesteście z nami, dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Jeśli jeszcze tego nie robicie, zasubskrybujcie nas. Może możemy przypomnieć dzisiaj o tym, że mamy Patronite'a. Dawno tego nie robiliśmy. Jeśli chcielibyście wesprzeć naszego vloga, nasze nakręcanie vlogów, to cały czas zbieramy na udoskonalanie sprzętu i naszego nagrywania. Także Patronite. Znajdziecie nas oczywiście pod nazwą Podróżowanie przez V. Do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.